Cześć, tu Ernest! Rok i jeden dzień temu wstawiłem mój pierwszy filmik na tym kanale. Tak ten czas mija. Niedługo za to minie pół roku od mojego pierwszego, jedynego filmiku o mojej szafce. W tym czasie zakupiłem mnóstwo nowych przedmiotów, więc myślę, że to jest dobra pora, aby odświeżyć tamten filmik. I jeszcze zanim zaczniemy, to w komentarzach może też paść pytanie, ile od tamtego czasu wydałem na tą grę. I szczerze mówiąc, to nie chcę wiedzieć, ale na pewno przynajmniej podwoiłem cenę tamtego konta. Tamtego sprzed pół roku. I jeszcze może być pytanie, dlaczego wydaję na darmową grę? No i po prostu ja mówię, bo tak, Fortnite to jest mój cały kanał, więc warto by było mieć parę skórek. No może trochę przesadziłem. Ale co, jak ktoś nie chce wydawać na tą grę, to niech nie wydaje. Nie walczmy o to, co jest w tym dobre, a co jest złe. Ale jednak zanim się zaczniemy, to... Okej, teraz możemy nagrywać. Okej, więc w szafce zaznaczyłem prawie wszystkie rzeczy, które zakupiłem od tamtego momentu. Nie ma tutaj wszystkich nowych rzeczy, bo niektóre mi się po prostu nie podobają i nie chcę na nie patrzeć, ale jest zdecydowana większość. A więc w tym sezonie po raz kolejny kupiłem 100 stopni karnetu, tak jak w poprzednim, na początku. No i Lux mam na tym trzecim poziomie chyba, coś takiego. Gdzie ona jest? Jest Tutti. No. Okej. Poza tym... Tytus. Poza tym to wczoraj kupiłem tą dziewczynę z jej zbierakiem. Tego strażnika miłości. Robociki, oba robociki kupiłem. O, jakby ktoś nie wiedział, ja nie mam Black Knighta. Bo nie, po prostu go nie mam, nie pytajcie o to, proszę. Galaxy kupiłem chyba dzień przed zakończeniem tej promocji. Na ostatnią chwilę kupiłem tablet. Ten S4 kupiłem, już ją sprzedałem. No i to w sumie tyle. Tutaj podwodna para. Iconic. Iconica kupiłem... Znaczy, telefon dla Iconica kupiłem pierwszego dnia, jak wyszedł, a samego Iconica odebrałem, no, też pierwszego dnia, jak wyszedł Iconic. Kupiłem, dla ciekawskich kupiłem Samsung Galaxy 10 Plus i szczerze mówiąc nie byłem zbyt zadowolony z tego telefonu, ale sam skin jest fajny. I jak coś, to proszę was, nie chodźcie po sklepach, nie pytajcie się, czy możecie dodać tego skina, po prostu tego nie róbcie. To jest bardzo fajna para skinów, bardzo mi się podobają. Kenji i Kuno. Genji? Polecam. Flapjacki. To jest skin, na którego kiedyś bardzo długo czekałem i się tego doczekałem i kupiłem od razu, jak wyszedł z powrotem. Bo przegapiłem pierwszą okazję. Marshmallow. O, i pan robocik. O, to jest... Banan. Ja nie mogę ten skin. O, panie kurczaczek. Czy cokolwiek to jest. Szczęśliwy motocyklista z Dnia Świętego Patryka w tym roku. No i pan Lodzik. Panem Lodzikiem nie grałem w ogóle. Grałem tylko raz chyba na customach, kiedy jeszcze były customy. U mnie. No i pan bałwanek ze świąt. Jak się nazywa ten skin? Zamaskowany cień. W ogóle ten skin mi się podoba, ale jakoś nim nie gram. Jakoś... Podoba mi się, ale tylko jak ktoś innego nosi. To jest kolejny skin, którego polecam. Bardzo fajny skin. Do 1200. O! Kruci. I Czacha. Czachy kupiłem za pierwszym razem, jak wyszła. I jest spoken, daje okejkę. To pójdźmy dalej. Tutaj daję kolejną okejkę. Bez maski, ona jest bardzo fajna. Oj, Maven Khalifa. Kimstar. To jest skin, którego... O, tego skina w ogóle nie założyłem na siebie. W ogóle go nie założyłem. Chyba. A jak tak, to nie pamiętam. I też nie widziałem go w ogóle na polu walki, serio. Z tym skinem podobnie, ale go odnosiłem raz na pewno. To na pewno. A szkoda, bo nie jest w sumie taki zły, jest bardzo... prosty. Splinter Cell. Taki. Tego skina też za często nie widzę na polu walki, szczerze mówiąc. Ale spoko, on się pojawił na chiński Nowy Rok, pamiętam. Nie jest taki zły. To jest tego sezonowy starter pack. Najlepszy starter pack. Pierwszy starter pack, który ma odkrytą głowę. A przy okazji jest fajny. O, i pan romantyczna lama z walentynek. W ogóle fajnie, bo na początku myślałem, że ten skin będzie za 1500. No jednak nie jest za 1500. Jest za 1200. Ten skin to jest dla mnie zagadka. To jest skin w ogóle do zestawu tego starter packa, ale... No nie,
Ja bym go nie kupował na waszym miejscu. Ja bym go nie kupował na waszym miejscu, po prostu. Łyba. Wspaniała łyba. Piłkarka, moja jedna piłkarka. Kupiłem za chyba drugim razem, nie, za trzecim razem jak się pojawiła. Pierwsze dwie okazje przegapiłem, kompletnie. Raz byłem na jakiejś wycieczce, a za pierwszym razem nie miałem hodolców. To było chyba to były wakacje jeszcze wtedy. Oddaj. Daj kolejny skin, którego bym po prostu nie kupował. A to jest skin, którego bym kupił w tej cenie akurat. To jest... nie grałem nią za dużo jeszcze. Nie miałem okazji dużo pograć, ale ją polecam. Ale tego skina bardziej polecam. Ojejciu, co by ty wybrać? Nie no, z tych dwóch skinów na pewno bym wybrał tego skina. Jest fajna. Bez męski, jest fajna. Tenisistki za 1200 bym nie kupował. A tego skina ja nazywam Kononowicz Krzysztof, tak przypomniał tym bębenem tego pana dobra, prezydenta. Dobra. O tym skinie powiem tyle, że dostałem go od Nexa, kiedy było jeszcze giftowanie. A to jest major schodowski przecież. Koniczynka. I terlnicy. Ta pani mi się podoba z tej pary, ale... Kogoś raczej nie. Ten ubiór kupiłem, kiedy wyszedł z tym nowym stylem, czy to było niedawno dość. I teraz mi się podoba z tą czapeczką fajną. To też kupiłem po powrocie. Nie tak dawno. A to w święta. A to pantery, wiesz, on jest fajny, mi się podoba, grałem nim parę razy. A tej... Ej, misia! Resztę skinów już widzieliście w sumie. Znaczy nie wszystkie. Ja mam, prawda, Króla Ognia. Starter Pack jakiś, te skin z Karnetu. O, to jest jeden z moich ulubionych skinów przecież. Jak mogę go nie zaznaczyć, ale to jest jeden z moich ulubionych skinów. Bardzo je lubię, bardzo mi się podoba. I plecak też jest fajny. No dobra, już chyba tutaj nie będę przedłużał, bo to nie ma nic ciekawego. Nic takiego, o czym nie wiedzieliście, albo co jest wart pokazania, no nie ma. Plecaki mam takie, to nie będę dużo mówił na temat plecaków, ale pokażę wam moje ulubione. Moje ulubione plecaki to są te skrzydełka na pewno. Pelerynka. To jest peleryna chyba Ragnaroka, jeśli się nie mylę. Te skrzydełka mi się nie podobają, mi się po prostu takie malutkie. Galaktyka jest bardzo fajna. Ten plecak od Kuno, od tej pani ninja. Kończynka też jest fajna, te skrzydła są fajne. Te też do niektórych pasują skinów. Oj, pan bałwanek. No i tej tarczy, często używam tej tarczy. I tych skrzydełek też raz na jakiś czas używam. I tego misia. Okej. No, jeszcze nie mogę zapomnieć o katanie. Katania jest fajna, ale jest bardzo... Z tego co słyszałem, jest bardzo spocona. Zbieraków mam dużo. Różnych fajnych zbieraków. No i który bym polecił? Polecam ten zbierak, ale już go nie ma jak zdobyć niestety. A szkoda, bo jest fajny. Polecam jeszcze na pewno... Tutaj, gdzie jest ten skin? O! Ten zbierak polecam, bardzo go polecam. Jest bardzo fajny jak za tą cenę, za 800, czy tam 500 nawet, tak, 500. O, i misia. Łapkę mi się też polecam, bardzo mi się podoba. Lodzika tak za dużo nie używam. Bo on jest, duży jest ten lodzik, nie lubię tego, że on tak puszcza taką parę. Co jeszcze? To jest zasadny poziom karnetu. Za wezwania tej postaci ostatniej, Lux. No i co, to chyba tyle w zbierakach. O! Słodka gwiazdeczka. Lotnie też mam dużo. Ja nie mogę. Ta lotnia. Ojeciu. Jedną lotnię, mam chyba tylko trzy lotnie, które bym polecił. To jest dowolna parasolka. Tak, parasolki są małe. Nie są szerokie, nie są za wysokie. Polecam. I te skrzydła też. To jest bardzo cicha lotnia, a przy okazji jest bardzo ładna. Też ten samolocik jest bardzo cichy. Ale jedyna lotnia, która chyba w ogóle nie ma dźwięku podczas lotu, to jest chyba ta lotnia, chyba. Dokładnie ta lotnia. W ogóle nie ma ani nic, a nic, jak się leci z tą lotnią. Ale jeśli szukacie jakiejś lotni z dźwiękiem, no to... A co do emotek też mam bardzo dużo. No i tutaj nie będę was znudzał tymi emotkami wszystkimi, bo to jest po prostu nie do pojęcia, ile tych emotek kupiłem, ale pokażę moje ulubione emotki. Moje ulubione emotki to jest... czekajcie, na pewno...
Na pewno AAA. Czekajcie, tylko ja to znajdę. O, jest. I jeszcze lubię tą emotkę za tą muzykę w tle. Podoba mi się. Gipki też mi się podoba bardzo. I jeszcze taka emotka, taka zakręcona. O, ta. Fajne. I co tu jeszcze jest fajnego? O. To w sumie tyle z moich ulubionych emotek. Takich nowych emotek. Jest jeszcze jednak parę emotek, których bym po prostu nie polecił. I to jest ta emotka. Nie lubię początku. Nie lubię tym. Nie. W ogóle ta emotka powinna być za 500. O, jeszcze tą emotkę lubię. Tej emotki bardzo często używam. A wracając do tych słabszych emotek, to... No ja bym tą emotkę usunął. Jest jeszcze jedna taka fajna emotka. Niech na ją znajdę. W temacie malowań to mam... takie malowania kupne. To jest starter pack. To jest też, to też było w sklepie. To było w sklepie, to było w sklepie, to było w sklepie. I to jeszcze? I to jeszcze? Chyba, to chyba. Ale to na pewno. A reszta to jest charakter bojowego. Tutaj jest mugi spadania. To jest sezon trzeci to jest. To jest czwarty. No i to w sumie tyle. Cypak jedyny muzyczny, ale tutaj też nie ma nic ciekawego. W sumie to kupię jeszcze tego skina. Uj! No i co? Ja już dziękuję za oglądanie. I piszcie w komentarzach, jeśli coś ominąłem, albo czegoś, coś byście chcieli wiedzieć. No i co?